Grzegorz Szczytowski z agencji Vena Art, współautor tego dzisiejszego wydarzenia w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość tutaj zabrania głosu. Rzeczywiście uroczystość bardzo ciekawa, bardzo interesująca. I jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej na temat tego pomysłu? Promocja Lublina jest dla nas bardzo ważna, także z tego właśnie względu zrodziła się ta idea. Chcieliśmy wspomóc działania takie, które są działaniami odgórnymi, naszymi pomysłami, które starają się w nieco inny sposób pokazać ten Lublin od takiej nieco innej strony, ale strony, która również jest bardzo atrakcyjna i która pokazuje, że to miasto warto odwiedzać i to nie tylko pod kątem właśnie turystyki, wypoczynku, ale także stwierdziliśmy, że niezmiernie ważne są też te inne obszary, czyli chociażby właśnie biznes, który warto promować, który warto pokazywać właśnie jako to narzędzie, które jest również narzędziem promocyjnym. Znaczy trzy kategorie i te trzy zresztą kategorie są bardzo dobrze, rozmyślnie wybrane. Tak naprawdę bez tych trzech elementów nie można mówić o mieście, prawda? No bo biznes pozwala zapewnić jakieś podstawowe potrzeby. Nauka, szczególnie w kontakcie z biznesem, pozwala nam wypłynąć na głębsze wody, pozwala osiągnąć coś nowego. A sztuka, wiadomo, też nie może być zapomniana, bo jednak ludzie muszą też myśleć o tym czymś wyższym. Panie Prezydencie, bardzo uroczysta chwila. Jestem bardzo szczęśliwy, że BRIF mógł uczestniczyć w tej uroczystości, kiedy nagradzacie ludzi, którzy mają jakieś fajne dokonania, ludzi z Lublina. Oczywiście miasto to ludzie. Jeśli dzisiaj popatrzymy na ten potencjał intelektualny, potencjał innowacyjny Lublina, to oczywiście to są pracownicy uczelni, to jest zaplecze badawczo-rozwojowe. Właściwie te zespoły ludzi, którzy decydować będą o innowacyjnym rozwoju miasta w przyszłości. Z drugiej strony mamy znakomitych przedsiębiorców. Dzisiaj nagrodzona firma E-Lider jest firmą, która otrzymała w ubiegłym roku również nagrodę prezydenta i mogę powiedzieć, że ten segment małych i średnich przedsiębiorstw to jest rzeczywiście chluba Lublina. Panowie zostaliście wyróżnieni w kategorii biznes i dowiedzieliśmy się o firmy. Proszę powiedzieć parę słów na temat waszej firmy. Firma powstała już ponad dekadę temu i myśmy od początku skupili się na budowie aplikacji dla urządzeń mobilnych. Zaczynaliśmy w czasach, kiedy popularne były telefony z polifonicznymi dzwonkami, ale postawiliśmy bardzo szybko na smartfony. Jako pierwsi na świecie zrobiliśmy systemy dla sprzedawców, które działały na smartfonach. Znakomicie nam udało się wykreować firmy w branży IT. I w naszej strategii mocny nacisk kładziemy na tę branżę, ale również oczywiście na biotechnologię, przemysły, właściwie te przemysły kreatywne. I to, co też trzeba chyba wyraźnie podkreślić, że powoli, bardzo powoli, ale zaczyna się tworzyć to przełożenie uczelnie w kierunku biznesu i biznesu w kierunku uczelni. Mamy na przykład już w tej chwili podpisane porozumienia z uczelniami co do kształcenia w specjalizacjach wskazywanych przez biznes. Tak naprawdę o rozwoju Lublina zdecyduje nie prezydent, nie jego aparat, tylko ten biznes, który kierując się oczywiście rentownością czy motywem zysku, będzie tworzył miejsca pracy, ale też biznes, który buduje tą kreatywność miasta.